Witam wszystkich braci i siostry preperów na pierwszym filmiku Everyday Carry na moim kanale. W tej części zapoznacie się z moim systemem Everyday Carry, czyli EDC. Wszystkie przedmioty, które tutaj widzicie, wchodzą w skład pierwszych trzech jego warstw. W skład pierwszej warstwy, bez której nigdy nie ruszam się z domu, wchodzi zegarek, portfel, telefon, notes, obrączka, klucze. Później są przedmioty, które mam na 99% ze sobą, czyli multitool, latarka, neck knife i dodatkowy nóż EDC, zapalniczka owinięta duct tape'em, jeszcze ewentualnie jakiś sygnet i bransoletka paracordowa. To, co teraz widzicie, to jest taka moja obecna wariacja na ten temat Spyderco Persistence. Leatherman Juice S2, Phoenix EO 05, CRKT RK5, czy coś takiego. Wszystkie te przedmioty stanowią jakby drugą warstwę, aczkolwiek obie te warstwy zawsze mam przy sobie, na swojej osobie, to znaczy neck knife na szyi, reszta po kieszeniach gdzieś rozłożona, prawda? A teraz tak, warstwa trzecia. Warstwa trzecia jest to, są to rzeczy, które noszę w kurtce. Czy to jakieś wiatrówce, czy to czymś grubszym na zimę. Ta ostatnia warstwa jest to taka warstwa ochronna, mam tutaj gaz, mam też batona rozkładanego, no i taką mini apteczkę. No i teraz jakby w czasie tym zimowym chusteczki, ochronę na usta. Wszystkie te trzy warstwy, jest to dopiero wstęp do mojego systemu EDC, dalej posiadam też w nim torbę, którą noszę, jest to taki go bag. W następnym filmiku z serii zamierzam przedstawić Wam zawartość swojego portfela, opowiedzieć trochę o pęku swoich kluczy i rzeczach na nim zgromadzonych, a także o niektórych ciekawych aplikacjach na Androida. Oczywiście też przymierzam się do recenzji poszczególnych przedmiotów tutaj zgromadzonych i też różnych innych alternatywnych wersji EDC. Dzięki wielkie za uwagę, pozdrawiam.